Zapraszam Państwa do wysłuchania wykładu drugiego z cyklu Mozarteum. Tytuł tego wykładu: Bóg. Kim jest? Posłuchajcie Państwo na początek modlitwy autorstwa Benedykta XVI. To najwspanialsza w moim odczuciu, w moim głębokim przekonaniu modlitwa, jaką w jego pismach znalazłem. Brzmi ona tak. Wiem, że potrzebne mi są doświadczenia, ażeby czysta stała się moja najgłębsza istota. Jeśli te doświadczenia pozostają w Twoich rękach, jeśli, jak to było w przypadku Hioba, pozostawiasz złu trochę wolnej drogi, to pamiętaj, proszę, o moich ograniczonych możliwościach. Nie licz za bardzo na mnie, Panie. Nie przesuwaj zbyt daleko granic, w których mogę doznawać pokus, i bądź w pobliżu z Twoją opiekuńczą ręką, gdy moja miara zaczyna już dobiegać końca. Taką oto modlitwę wkłada Benedykt XVI w usta wszystkich kuszonych ciemną nocą hiobowych doświadczeń. Zawarta w niej prośba jest echem słów: nie wódź nas na pokuszenie, z modlitwy pańskiej. Kilkakrotnie już cytowałem publicznie tę modlitwę, zapisaną zresztą, gdybyście chcieli Państwo zobaczyć, przemyśleć jej kontekst, w drugim tomie Jezusa z Nazaretu. I wciąż odbieram telefony czy maile z prośbą o jej tekst. Głębia teologiczna i niebywała przenikliwość egzystencjalna Benedykta XVI przejmuje, przekonuje każdego, kto zetknął się z jego myślą i słowem. Warunek jest jeden, powiedziałbym, i nie waham się go tutaj jasno określić. Mianowicie brak ideologicznych, zwłaszcza lewicowo-liberalnych uprzedzeń. Bo te są dość skuteczną ochroną przed fascynacją teologią Benedykta XVI. Brak lewicowo-liberalnych uprzedzeń zdaje się, że to jest to, co Czesław Miłosz nazywał ukąszeniem heglowskim. Pokora i niesłychana religijna inteligencja to cechy jego słowa, zarówno pisanego, jak głoszonego. A chodzi w jego nauczaniu, i tu już wyraźnie lądujemy w temacie tego wykładu, zawsze o jedno. W pierwszym tomie Jezusa z Nazaretu czytamy takie słowa. Posłuchajcie Państwo. Co takiego właściwie dał nam Chrystus, jeśli nie zbudował światowego pokoju, powszechnego dobrobytu i lepszego świata? Co on nam przyniósł? I odpowiada Benedykt XVI. Boga. Po prostu Boga. Boga jako oczywiste dobro człowieka. Jezus daje nam życie dlatego, że daje nam Boga. Przyniósł Boga. Teraz znamy Jego oblicze. Teraz możemy Go wzywać. Znamy drogę, którą jako ludzie mamy kroczyć. Dzięki temu, że znamy Boga. Jezus przyniósł Boga, a tym samym prawdę naszego skąd i dokąd. A jeśli wiemy skąd i wiemy dokąd, to wiemy również co teraz robić, jak żyć. Dał nam wiarę, nadzieję i miłość, mówi dalej Ratzinger. Jeśli uważamy, że to mało, że przyniósł nam Boga, to
to tylko z powodu zatwardziałości naszego serca. Prawdziwym problemem naszej epoki, głosił, jest kryzys Boga. Nieco innego. W gruncie rzeczy wszystko zależy od problemu Boga, pisał. I inne tego typu jego zwroty przytoczę Państwu. Pytanie o Boga jest pytaniem podstawowym, stawiającym nas na rozdrożu ludzkiej egzystencji. Zasadnicze znaczenie ma dla nas pierwszeństwo Boga. Takich zdań, akapitów na ten temat, dłuższych wątków, całych pasm refleksji, temu poświęconych moglibyśmy znaleźć w pismach Ratzingera, potem Benedykta XVI, kilkaset. Bez żadnej wątpliwości. To bez wątpienia środek ciężkości jego teologii. Prymat Boga. Bóg jest dla człowieka prawdziwym, uczy, ewangelicznym unum necessarium. Unum necessarium to jest w tłumaczeniu Wulgaty ten zwrot Pana Jezusa, który kieruje do Marty w słynnej scenie spotkania w domu przyjaciół, Łazarza, Marty i Marii, kiedy to jedna uwija się przy posługach, druga siedzi czy klęczy u jego stóp. Marto, Marto, tylko jednego potrzeba. I to tylko jednego to Wulgata tłumaczy jako unum necessarium i ten zwrot Benedykt XVI wykorzystuje właśnie w tym głoszeniu prymatu Boga. Bóg jest owym unum necessarium, tym jedynym koniecznym, które jest człowiekowi potrzebne. Ale ci jednegoż potrzeba, tłumaczył wujek te same słowa. Bóg jako unum necessarium, tak by się dało streścić jego nauczanie na temat konieczności prymatu Boga. Chodzi o Boga, o nic więcej. A dokładniej o nic mniej, o nikogo mniej. Oto maksymalistyczna i podstawowa teza proponowanej przez niego teologii oraz czegoś, co moglibyśmy nazwać wizją rzeczywistości, z której ta myśl wyrasta i którą propaguje. To jest zresztą bardzo ciekawe, charakterystyczne i poddaję to pod namysł Państwu. Też trudne do pojęcia w pewnym sensie, ale kwestia ta, to znaczy, że radykalne pierwszeństwo Boga jest punktem ciężkości myśli Benedykta XVI, przepraszam. Ta kwestia była i jest prawie zupełnie nieobecna w mediach. Prawie zupełnie o tym nie mówił. Abdykował, nie abdykował, że abdykował, czemu abdykował, bo abdykował i tak dalej. I ewentualnie, że obraził muzułmanów i zabronił prezerwatyw i tak dalej. I w dużej mierze znowu ten kociokwik słyszałem przy okazji śmierci i pogrzebu, jeżeli mówimy o całej infomediosferze. Tymczasem ta kwestia, że odgłosił prymat Boga, że to jest sam rdzeń jego nauczania, to w ogóle jest nieobecne. No, nie będziemy tutaj dywagowali na temat przyczyn, choć jedną chciałbym mocno podkreślić. Z mojego takiego teologiczno-duszpasterskiego punktu widzenia jest ona oczywista. Mianowicie lęk przed nawróceniem. Trzeba uciszyć, ośmieszyć, wypaczyć, zakneblować usta proroka. Najlepiej je zagipsować. Tego się nie da słuchać. Wiem o tym i jako grzesznik, i jako duszpasterz. Jeżeli człowiek się nie chce nawrócić, to tego się nie da słuchać. I trzeba coś z tym zrobić. Myślę, że była to jedna z najgłębszych przyczyn śmierci Chrystusa. Że tego się nie dało słuchać. Tymczasem właśnie głoszenie prymatu Boga
głoszeniu tego prymatu poświęcił Benedykt XVI lata papiestwa i 50 lat wcześniejszych pastersko-teologicznej aktywności. Wszystkie odpowiedzi, to cytat z niego, które nie sięgają aż do Boga, są za krótkie. To z jego homilii w Monachium we wrześniu 2006 roku podczas pielgrzymki do własnej ojczyzny. Przejmujący refren, głosem którego Bóg puka do serca świata i upomina się o każde ze swoich dzieci. Jest obecny ten refren we wszystkich jego katechezach, encyklikach, homiliach, etc., etc. Refren brzmi: Bóg jest i jest Bogiem. Przybiera różne formy. To będą pastisze parafrazy. Że człowieka, jego życie i serce można pojąć jedynie w perspektywie Boga. Że tylko serce przemienione przez Boga jest w stanie przemieniać świat ku dobru. Że to teizm jest sposobem na nędzę moralną, duchową, materialną, ekonomiczną, a nie ateizm jako zablokowanie przed Bogiem serca, co w jego przypadku nigdy nie jest wycelowane przeciwko niewierzącym, bo, jak uważa, granica między wiarą i niewiarą przebiega nie tyle między ludźmi, ile przez serce każdego człowieka. Ale też w jego przypadku to nie jest łatwe usprawiedliwienie ateizmu, ani praktykowanego à la mode dzisiaj agnostycyzmu. Że konflikt z Bogiem jest przyczyną wszystkich nieszczęść człowieka. To jego teza. Konflikt z Bogiem jako przyczyna wszystkich nieszczęść człowieka. Że sprawa z Bogiem jest kluczem do naszych najgłębszych udręk. Że nie może być pokoju na ziemi, jeśli Bóg stracił dla ludzi znaczenie. Że kto myśli jak Bóg, myśli dobrze. Kto mówi jak Bóg, mówi dobrze. Że, to bardzo ciekawy obraz, absolutnie konieczny jest przewrót kopernikański w każdym ludzkim życiu. Bóg jest słońcem, a ja ziemią. Nie odwrotnie. To były wszystko cytaty, pastisze, parafrazy jego własnych słów. Oto, co pisał w Bogu Jezusa Chrystusa, to jedna z jego niewielkich, ale bardzo znaczących książeczek. Wydana bodajże w latach 70. Otwieram cudzysłów. Musi być mocno wypowiedziane podstawowe wyznanie. Bóg jest. Najpierw trzeba przywołać na pamięć święty majestat tego, od którego wszystko pochodzi. Gdzie nie jest on dostrzegany, tam nie tylko traci wszelkie napięcie i wszelki sens dramat dziejów, dramat człowieczeństwa. Nie tylko. Tam również człowiek nie staje się coraz większy, lecz coraz mniejszy. Nie jest on już przecież w świecie czymś u góry, człowiek, lecz jedną z igraszek, w których świat wypróbowuje swoje własne możliwości. Czyli, puentuje Ratzinger, nierozeznanym jeszcze zwierzęciem. To cytat z Niczego. To on pisał w marcu 2009 roku, 14 lat temu, w liście do biskupów, przywołując ich niejako jako papież do porządku, tak rzekłbym, bo on jest bardzo mocny, ten list. Pisał tak: najważniejszym priorytetem jest uobecnianie Boga w świecie i otwieranie ludziom dostępu do Boga. Nie do jakiegokolwiek Boga, ale tego Boga, który mówił na Synaju, do tego Boga, którego oblicze rozpoznajemy w miłości, która daje się do końca, w Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Prawdziwym problemem w obecnej chwili dziejowej jest to, że Bóg znika z horyzontu ludzi.
oraz że wraz z gaśnięciem pochodzącego od Boga światła ludzkość traci orientację. A niszczące skutki tego procesu stają się coraz bardziej widoczne. Prowadzić ludzi do Boga, który mówi w Biblii, to właśnie jest obecnie najwyższy i podstawowy priorytet Kościoła oraz następcy Piotra. Tak mówi, użyłem zwrotu, że ich do porządku doprowadza. Miałem na myśli to, że w dalszej części tego listu jest krytyka tego, że jakby priorytetem Kościoła była działalność charytatywna. On się z tym głęboko nie zgadza, twierdząc, że głównym zadaniem biskupów i Kościoła jest uobecnianie Boga, otwieranie ludziom dostępu do Boga, działalność charytatywna, arcyważna, jest skutkiem tegoż. Ale nie może ona podmienić, zastąpić tego, co jest prawdziwym zadaniem Kościoła. A ten nie jest organizacją pozarządową. Jest Kościołem Pana. Ciekawy także jest wątek, chciałbym go nieco przybliżyć, kiedy on mówi, że wraz z gaśnięciem pochodzącego od Boga światła ludzkość traci orientację. Otóż on jest zwolennikiem takiej tezy, że to działa tak, jak Państwo wybaczą, ale nie jestem specjalistą z astronomii. W każdym razie to działa w taki sposób, że są gwiazdy, których już nie ma, ale które dalej świecą. Ale jest oczywiście pewne, że ponieważ ich nie ma, to one przestaną świecić za jakiś czas, jakkolwiek ten czas liczyć w tysiącach czy milionach lat. Mówi, to jest ta sytuacja. Ja mówię, no przecież cywilizacja Zachodu świetnie się etycznie przecież rozwija, słyszymy takie tezy. Nie było wojny 80 lat tam, czy ileś w ogóle. No wszystko gra, ludzie się kształcą, coraz dłużej żyją i w ogóle. Mówi. Spokojnie mówi. Ponieważ tej gwiazdy już nie ma. Ponieważ oni już stracili wiarę. A świeci jeszcze to, to światło jeszcze dociera, ale ono przestanie docierać. I ta chwila będzie absolutnie przerażająca. To a propos tego obrazu, którego on używa. Taki też jest sens tłumaczy chrystusowego orędzia. Człowieka można zrozumieć tylko w perspektywie Boga, a jego życie jest dobre wtedy, gdy żyje w relacji do Boga. Nic nie jest dobre, jeśli nasza relacja z Bogiem nie jest dobra. To się momentami jakby ociera o łopatologię, ale to pokazuje też, że nie ma ważniejszego tematu w jego teologii, jak odpowiedzieć na pytanie o to, kim jest dla nas Bóg. Unum necessarium. Absolutnie kimś koniecznym do życia. Głoszenie prymatu Boga jest solą jego dzieła teologicznego. Detronizacja Boga w ludzkim sercu najwięcej, przypomina, będzie kosztowała człowieka i jego sprawy. Gdzie nie widzi się Boga, tam ginie świat i ginie człowiek. Benedykt XVI miał odwagę, a też czelność, rzucić w twarz potęgom współczesności tezę, której absolutnie głosić nie wolno, pod najwyższą karą wykluczenia cywilnej śmierci i wtrącenia do lochu dla oszołomów. Teza ta brzmi: modernizacja nie jest Bogiem, Bogiem jest jedynie Bóg. Modernizacja jest dobra, jeśli służy dobru, czyli sprawie większej od siebie, sprawie z Bogiem. Tylko wtedy przyniesie ona człowiekowi dobro. Ale takich poglądów, podważających sam fundament konstrukcji życia, bo to jest to pytanie, budujemy na autonomii czy na zależności od Boga?
Celem jest dobrobyt czy Bóg? Mieszamy sprawę Boga z polityką? Czy nie? Kto jest słońcem, kto jest ziemią? To są pytania absolutnie fundamentalne dla cywilizacji. A takich pytań, samo postawienie tych pytań, tego się nie wybacza. A żeby można bezpiecznie te pytania atakować, bo każdy wyczuwa, jak one są bardzo niebezpieczne, bo ci, którzy je atakują, mają z tyłu głowy przekonanie de facto, że one są dobrze postawione. Ale trzeba się bronić przed samym ich postawieniem. I żeby można je bezpiecznie atakować, nie można się do tego przyznać. Więc trzeba to nazwać fobią wobec współczesności. Albo, że to jest nieludzki pesymista. Albo Rottweiler Pana Boga. Łańcuchowy. Hamulcowy. Nie lubi młodzieży. Nie lubi młodzieży. Budzi trwogę. Pancerny i tak dalej, i tak dalej. Prawdy nie zniesie żadna bezbożna część naszego serca ani świata. Mówię to również jako grzesznik. Jak to było ze Sprawiedliwym w Księdze Mądrości? Pamiętacie Państwo? Otóż tak. Dotknijmy go obelgą. Bo nam niewygodny, cytuję Pismo Święte, sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów, chełpi się, że zna Boga. Proszę sobie zajrzeć Mądrości, drugi rozdział. Nie zniesie tego żadna grzeszna część świata ani człowieka, chyba że chce się nawrócić. Proszę Państwa, bardzo ważne. Benedyktowi XVI, skromnemu człowiekowi, nie chodziło nigdy o to, żeby jego było na wierzchu. Tak go czytam, tak go rozumiem. Chodzi o dobro każdej siostry, każdego brata na świecie. Dla niego ważniejsze było to dobro niż dobre samopoczucie. I oklaski z każdej strony od lewa do prawa. Nie mamy większego, nic większego dodania, tłumaczył naszym siostrom, braciom, jak pokorna pomoc w ich drodze ku Bogu. Jesteśmy to winni światu. To jest nasz, Kościoła, psi obowiązek. Chrześcijaństwo jest odpowiedzialne nie tylko za swoich wyznawców, za jakąś elitarną trzutkę, która się może schronić w zakrystii. Kościół nie może być egoistą. Bóg jest dla wszystkich. Nie wolno Kościołowi zamykać Boga w zakrystii, bo jeśli Kościół Boga, prawdy nie głosi, to go, Boga i prawdę właśnie stracił. I nie jest go, Boga, ani jej prawdy godny. To wynika z jego nauczania. Oto serce tej nauki. Bóg trójjedyny. Bóg kocha, istniejąc, stwarzając, zbawiając. Tak go przedstawia. Jesteśmy odpowiedzialni, też mówił, za wielki obraz Boga w duszach i sercach, myślach nam współczesnych. To znaczy, nie wolno nam go przedstawiać jako mstliwego karła, jako gościa, który czyha na nasze zbawienie, jako kogoś, kto jest mstliwy i pamiętliwy i tym podobne. On sam pozostaje przy tym dla Bóg sam, on sam, dla stworzonego na swoje podobieństwo człowieka wzorem do naśladowania i jedyną słuszną miarą miłości, hojnością nieznającą miary.
To bardzo jest też ciekawa sprawa. On tutaj używa w swoim ojczystym języku, to słowo brzmi überfluss, nadmiar. Mówi, że każde działanie Boga, ono jest naznaczone nadmiarem. Znaczy, nawet po tym poznać, mówi, że tam przed chwilą był Bóg i działał, jeśli się spotykamy z nadmiarem. Mówi, jak przemienić wino, to hektolitry. Wodę w wino, przepraszam. To hektolitry zaraz tego jest. Jak rozmnożyć chleb, to 12 koszy ułomku. Jak kolorowe ryby w oceanach, to w ogóle niezliczona ilość gatunków. Po co? Jaka jest utylitarność tego wszystkiego? Otóż cokolwiek Bóg daje, daje w taki sposób. Jak ciała niebieskie, niepoliczalne i tak dalej. To jest cecha charakterystyczna boskiego działania. Überfluss, nadmiar, to by był po polsku. Ratzinger ujmuje tak chrześcijańską oryginalność idei Stwórcy i stworzenia w tak zwięzłej formie. Posłuchajcie Państwo. Bóg, wieczny rozum, który jest wieczną miłością, stworzył świat i ten świat pozostaje w jego rękach. To jest ważna teza dla człowieka współczesnego. On wiedział, do kogo mówi, o kogo walczy, który ma nieustanną pokusę jakby poczucia głębokiej samotności i poczucia kruchości swojego życia i tego, że życie jest tak naprawdę nie czymś godnym życia. O tak. On przypomina, Benedykt XVI, że świat się nie wymknął z rąk miłości stwórczej i zbawczej, ojcowskiej. Świat, to cytat, nie jest polem walki demonów, jak sugerowały wizje pogańskie i gnostyckie, zmaganiem się ciemnych mocy, lecz stworzeniem, które pochodzi ze słowa, słowa Boga. Bóg jest jeden, jest miłością i stwórcą. Jest miłością jako stwórca. O tak. Dlatego też wielkie słowa opisujące kondycję tego, co istnieje, miłość, prawda, wolność, rozum, bezpieczeństwo, życie, nie są ani puste, ani bezsensowne, nie są też cynicznym kłamstwem, ani tanią naiwnością z okrutnym epilogiem. No, tak się często współcześnie rozumie życie. Tania naiwność, parę słonecznych momentów, ale w gruncie rzeczy szambo z okrutnym epilogiem. Odwaga, trzeźwość, realizm chrześcijańskiej wiary w Stwórcę i Odkupiciela pozostają tutaj niezawodnym ratunkiem, niegasnącym światłem dla tego, co niepojęte w tajemnicy istnienia. Naśladowanie Stwórcy, to słynne greckie mimesis, polega na miłowaniu z bezinteresowną hojnością. Taki jest Bóg, taki jest Stwórca. Na miłości, której cechą jest nadmiar. Jak mówiliśmy przed chwilą, znamie boskiego pochodzenia. Chrześcijanin to ktoś, kto szuka dobra bez kalkulacji, kto wzorem swojego Boga nie kalkuluje, kto po prostu kocha. To jest bardzo charakterystyczne dla jego definicji miłości, wywiedzionej z Boga i koniecznej dla życia człowieka. Miłość to jest taka postawa, która nie zna słowa kalkulować. Oczywiście w nauczaniu Benedykta XVI występują też te wszystkie elementy, które stanowią o integralności katolickiej doktryny, etyki, nauki o Bogu,
odpowiadamy na pytanie, kim jest. Czyli pojawiają się tam wszystkie te wartości typu wiara, nadzieja, miłość, prawda, wolność, Kościół, sakramenty, modlitwa, cierpienie, radość, sumienie, zasady moralne, o wiele im poświęcił uwagi, etc. Ale, i tak mocno to akcentuję, ponieważ chciałbym, żebyście to sobie Państwo przede wszystkim zapamiętali z naszego dzisiejszego spotkania, ale absolutne pierwszeństwo przypada prymatowi Boga. I to, powtórzę, nie jakiegokolwiek Boga, wywiedzionego, nie wiem, z kultury Zen, czy z autotranscendentnych ćwiczeń jogi i tak dalej, ale Boga z krzyża, Boga wskrzeszającego Jezusa, Boga dającego Pocieszyciela, Boga, uwaga, uwaga, Kościoła. W czasie pierwszej katechezy, jaką wygłosił jako papież, to był kwiecień 2005 roku, dokładnie 27 dzień tamtego kwietnia, powiedział papież tak: absolutnie nic nie przedkładać nad Chrystusa. Często wracał też do myśli Ambrożego, nauczyciela Augustyna. Chrystus jest dla nas wszystkim. Myślę, że właśnie w tym centralnym, newralgicznym punkcie leżała prawdziwa istota negacji tego człowieka i źródło jego cierpienia. Taką stawiam tezę i przedkładam ją do Państwa refleksji. Nie chodziło o cofnięcie ekskomuniki lefebrystów, o prezerwatywy w Afryce, czy o liturgiczny tradycjonalizm, albo o wydumane bądź faktyczne elementy konserwatywne w jego myśleniu. A jeśli już, to chodziło o nie trzeciorzędnie. Są one odpryskiem konfliktu zasadniczego, czy też formą artykulacji tego konfliktu zasadniczego, jaki istniał między światem i Benedyktem XVI. Świat, używam tego pojęcia w sensie janowym. Tak naprawdę, pod dnem tych wszystkich zwarć chodziło o Boga. To tego nie daruje nigdy szatan i jego akolici nikomu, nie tylko papieżowi. Bezkompromisowości głoszenia prawdy o Bogu. Że Bóg jest, jest Bogiem i w związku z tym ma pewne wymagania wobec naszego życia. To jest najbardziej diabelskie z diabelskich pragnień. Żeby Boga nie było, żeby go wziąć w nawias, żeby o nim zapomnieć, w nawias przy urządzaniu świata. Żeby go wziąć w nawias i urządzić świat, jakby go nie było. Przekreślić go, zdyskredytować, wyciąć z ludzkiej świadomości i życia. I zastąpić bożkiem, jakimkolwiek. Każdy bożek tutaj do tego się nadaje. Złoty cielec kursu franka szwajcarskiego, jogging, emancypacja, sztuka, władza, wolność definiowana jako samowola, majstrowanie przy cudzie ludzkiego życia i tak dalej. Wszystko się do tego doskonale na, byle nie on. Mówię o perspektywie diabelskiej. Diabeł może w nas wejść, mówił Ratzinger, to jest cytat, jeśli w naszym życiu Bóg staje się czymś drugorzędnym. Proszę, byście sobie Państwo przemyśleli to zdanie. Absolutnie w kontekście własnego życia. Ja obiecuję zrobić to w kontekście własnego. Powtórzę. Diabeł może w nas wejść, jeśli w naszym życiu Bóg staje się czymś drugorzędnym. Poznać diabła najlepiej po tym, uczył, że daje człowiekowi wszystkie dobra tego świata, ale przysłania mu Boga.
I tym samym człowieka łudzi i kłamie. Czego skutkiem jest potem brak zbawienia? Sednem, to też jest cytat, wszystkich pokus jest odsunięcie na bok Boga. Potem do Niego wrócisz. Po zrobieniu tego i tamtego. Musisz zadbać o to. Na emeryturze kościoły też będą otwarte. Sednem wszystkich pokus jest odsunięcie na bok Boga, który pośród różnych ważnych spraw naszego życia okazuje się kwestią drugorzędną. Uznanie siebie samego, własnych potrzeb i chwilowych pragnień za ważniejsze od Niego. To jest właśnie pokusa, która zawsze nam zagraża, wówczas bowiem odmawiamy Bogu należnego mu miejsca, a naszym Bogiem czynimy albo siebie, albo, uwaga, zagrażające nam moce. Tymczasem sam Bóg wystarczy, co brzmi jak echo psalterza i poezji świętej Teresy z Awila. Dios solo basta, pisała. Prawie, że mój wykład zmienił się w naukę rekolekcyjną. Zdaję sobie z tego sprawę, ale nie żałuję tego. Wszyscy bowiem potrzebujemy nawrócenia od bożków do Boga. Jak rozwiązać pewien problem, który polega głównie na tym, iż papieskie słowa, postawmy sobie i tak niewygodne pytanie, najzwyczajniej, tak jak je słyszę, nie odpowiadają mojemu dotychczasowemu myśleniu i moim oczekiwaniom. Spodziewałem się czegoś bardziej wyrafinowanego intelektualnie i może mniej schodzącego w sferę moralną, w sferę decyzji egzystencjalnych. Rzadko obecna w publicznym dyskursie jest postawa następująca. Namawiam do niej siebie i wszystkich słuchaczy słowa, kontynuując trochę ten wątek, który nazwałem rekolekcyjnym. Może to, co słyszę, a co jest pod prąd mojego myślenia i życia, to sygnał z bardzo wysoka. Sygnał, który ma mi pomóc zmienić mój sposób myślenia na inny. Nowy, może dopiero teraz, zgodny z wolą Boga. Może, kto wie, głosem papieża Benedykta XVI, wcześniej Jana Pawła II, teraz Franciszka, upomina się o mnie sam Bóg. Nie da się tego wykluczyć. Może trzeba zgiąć kark. Prawdziwej religijności nie ma bez zginania karku. Czyż metanoia, po grecku nawrócenie, nie oznacza w swej istocie zmiany sposobu myślenia? Diabeł nie ma kolan. Taką metaforę, prawda, że ciekawą, zawiera portret szatana w jednym z apoftegmatów ojców pustyni. I on się pojawia, ten obraz, w pismach Ratzingera. Niezdolność klęczenia, mniej więcej tego, co nazwałem niezdolnością do zginania karku, okazuje się istotą diaboliczności. Świat, który zbudowaliśmy, cierpi na przerażający deficyt pokory. Pewien rodzaj buty i arogancji uchodzi wręcz za element prawdziwego wyzwolenia. Krytycyzm wobec Kościoła jako wyraz miłości Kościoła. A. Owszem, nieraz tak bywa. I również tą drogą Bóg dociera ze swoim słowem do ludzkich serc. Pełna zgoda. Ale warto przemyśleć tych kilka zdań Ratzingera a propos związku tego, kim jest Bóg i jego prymatu, z tym, że Kościół
jest naszą współczesnością z Bogiem. Otwieram cudzysłów. Gdy krytyka Kościoła nabywa złośliwej goryczy, w gruncie rzeczy działa zawsze ukryta pycha, pisał, która dziś zaczyna się już stawać nagminna. Ludzie prawdziwie wierzący nie przywiązują wielkiej wagi do walki o odnowę form kościelnych, mówi. Kościół bowiem najbardziej jest nie tam, gdzie się organizuje, reformuje, rządzi, tylko w tych, którzy po prostu wierzą i w nim przyjmują dar wiary, stający się dla nich życiem. Tylko ten, kto doświadczył, jak mimo zmiany swych sług i form, Kościół dźwiga ludzi, daje im ojczyznę i nadzieję. Ojczyznę, która jest nadzieją. Drogą do życia wiecznego. Tylko ten, kto tego doświadczył, ten wie, czym jest Kościół zarówno niegdyś, jak i obecnie i co może Kościół zaoferować człowiekowi w sprawie Boga. Jasne, że Kościół ma za co przepraszać Boga i ludzi. Jan Paweł II około roku 2000 zrobił w tej kwestii niemało, a następcy również. Ale ostateczna prawda o grzechu i świętości Kościoła, uczył Benedykt XVI, sięga prawdy mojego własnego serca i najtrafniej wyraża ją fragment mszalnej modlitwy o pokój. Kilkakrotnie to znalazłem w jego pismach. To jest ta modlitwa, którą ksiądz podczas mszy odmawia, prywatnie przed komunią, półgłosem. Ona brzmi: nie zważaj na grzechy nasze, ale na wiarę swojego Kościoła. Ta modlitwa, mówi ironicznie Benedykt XVI, przybiera dziś formę przewrotną i brzmi w niejednych ustach tak: nie zważaj na grzechy Kościoła, ale na moją wiarę. Która to inwersja stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla prawdy, dla wiary, dla serca. Ale właśnie na takie okazje, na te trudne chwile samotności, na to, co ten człowiek wycierpiał w związku ze sprawą z Bogiem, jako to była kara za głoszenie radykalnego prymatu Boga. Taką tezę stawiam w czasie tego wykładu. Tą karą był ostracyzm, nienawiść i samotność. Ale na taką okazję ma papież swój ukochany cytat z pism średniowiecznego teologa Wilhelma Saint-Thierry. Kto jest z Bogiem, ten nigdy nie jest mniej samotny niż wtedy, kiedy jest sam. I przypomina w Spe Salvi, genialnej encyklice, że współcierpiący z nami Bóg jest pocieszycielem samotnych. Po łacinie pocieszenie to consolatio, czyli bycie razem w samotności. Solatio, consolatio, bycie razem w samotności, która tym samym przestaje być samotnością. Bóg jest zawsze blisko, najbliżej, tego uczył, bo i w tej sprawie bycia najbliżej jest pierwszy. Unum necessarium. Dziękuję Państwu serdecznie.